Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wraz z przyjazdem kustosza miejsca rozpoczyna się modlitewne spotkanie za naszą ojczyznę. Dlatego bardzo proszę, powstańmy i poprosimy teraz Ducha Świętego, aby nam towarzyszył w czasie tego dzisiejszego spotkania modlitewnego. Święty Andrzeju Bobolo, Święty Andrzeju Bobolo, usiądźcie teraz. Moi drodzy, zgodnie z naszym programem teraz wypowiem słowo, którym chciałbym się podzielić z wami. Później po moim wystąpieniu rozpoczniecie droga krzyżowa z relikwiami świętego Andrzeja Boboli, którą poprowadzi ksiądz Dominik Chmielewski. Później po skończeniu drogi krzyżowej będzie msza święta, której przewodniczył będzie i słowo Boże wygłosi ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga ze Szczecina. Później będzie możliwość spożycia posiłku w dwóch miejscach. Powiem to na zakończenie i po tym spożyciu posiłku będzie jeszcze druga tura, pierw będzie różaniec. W związku z tym, żeśmy oddali domek Pani i Królowej Polski, której kazał wybudować Andrzej Bobola. To będzie w tym domku modlitwa różańcowa, a później przesuniemy się na drugą stronę pod mapę Polski, pod pomnik niepodległości i tam będzie koronka do miłosierdzia Bożego, błogosławieństwo i zakończenie. Temat mojego wystąpienia jest, czy modlitwą do świętego Andrzeja Boboli pomagamy Polsce. Drodzy kapłani, dostojni pielgrzymi, szanowni czciciele świętego Andrzeja Boboli, witam was wszystkich na Bobolówce, miejscu urodzenia świętego Andrzeja Boboli. Witam szczerze i serdecznie i dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję za obecność księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. Dziękuję za obecność księdza Dominika Chmielewskiego. Dziękuję za obecność każdego kapłana. Dziękuję za obecność wojowników Maryi. Dziękuję za obecność każdego z was. Wielka jest moja radość, gdy patrzę na was obecnych w Strachocinie, teraz na Bobolówce. Jestem szczęśliwy, że mogę patrzeć na wasze twarze, choć niektóre mają wypisane na twarzy zmęczenie, ponieważ trzeba było zerwać nocy, żeby tu przybyć.
Ale chcę wam dzisiaj powiedzieć, że Polska was potrzebuje, waszej modlitwy. Bo ojczyzna potrzebuje ludzi, którzy wierzą, że modląc się do świętego Andrzeja Boboli można dokonać w ojczyźnie rzeczy po ludzku niemożliwych. Tak jak w to uwierzyli Polacy w roku 1920. Gdy bolszewicy szli na Warszawę, byli przekonani, byli pewni, że szybko rozprawią się z niedorozbrojonym wojskiem polskim, następnie złupią mieszkańców Warszawy, a potem pójdą dalej do państw zachodnich, aby szerzyć bezbożny ateizm i komunizm. A tak się nie stało. Dlatego, bo znalazł się wówczas kardynał Aleksander Kakowski, ordynariusz warszawski, który dekretem zobowiązał kapłanów, a mieszkańców Warszawy wezwał do trwania na modlitwie nowennowej do błogosławionych Andrzeja Boboli i Władysława Zgielniowa, patrona miasta, bo wierzył, że tylko taka postawa jest potrzebna miastu i ojczyźnie. I stał się cud, cud nad Wisłą. Wiara i dobrane środki przez kardynała sprawiły, że Bóg przyszedł z pomocą osamotnionym w walce Polakom. Do nieba dotarło wołanie narodu polskiego i niebo odpowiedziało wówczas cudem, choć są dziś w Polsce ludzie, którzy boją się głośno o tym mówić, a nie zdają sobie sprawy, że przemilczając tą ingerencję Bożą w naszą narodową historię, nie tylko ją fałszują, ale czynią krzywdę Polsce. Bo o takim wydarzeniu jak cud nad Wisłą powinno się mówić po to, aby wtedy, gdy będą podobne zagrożenia, naród wiedział, jak ma się zachować i na kogo może zawsze liczyć. Polska ma wiele dowodów na to, że niebo naszego narodu nigdy nie zawiodło. Nigdy nie milczało, gdy Polacy prosili o pomoc, szczególnie gdy trzymali różaniec w ręku i przyzywali pomocy Maryi, naszej Pani i Królowej. Niebo nas nigdy nie zawiodło, gdy zwracaliśmy się o wstawiennictwo do świętych, między innymi do świętego Andrzeja Boboli. Cudowna obrona Jasnej Góry i Warszawy są tego przykładem. Pomoc z nieba przyszła, pomimo tego, że Warszawa była wówczas miastem duchowo zagubionym i zdemoralizowanym. Ale gdy podjęli modlitwę, przywołując pomocy błogosławionych, Bóg ich wysłuchał. Wspominam o tym, bo dzisiaj przybyliśmy tutaj, aby modlić się za Polskę. Do tej modlitwy mobilizują nas zbliżające się wybory parlamentarne, a wiemy, że od wybranych parlamentarzystów zależeć będzie przyszłość ojczyzny. Podejmujemy tę modlitwę, bo w narodzie polskim nie dzieje się dobrze. Ludzie się kłócą, oskarżają, wyciągają brudy politycznych przeciwników, ujawniają zło, które popełniają inni, pozbawiając bliźnich dobrego imienia. To dzieli nie tylko naród, ale ta atmosfera zamętu i wrogości do siebie wkrada się nawet do polskich rodzin i małżeństw. Ale co nas może uratować? Tylko modlitwa. Nowicjusz Andrzej Bobola miał wiele wad, ale pracę nad sobą połączył z modlitwą adoracyjną, pogłębianiem nabożeństwa do Matki Bożej i uwolnił się od zła. Dlatego dziś pragnie nam powiedzieć, że źródłem wszelkiego zła w ludziach i narodzie jest brak osobowego kontaktu z Bogiem i Maryją. Polacy w większości są narodem pobożnym, ale ta pobożność w wielu przypadkach nie prowadzi do życia, które jest życiem z wiary. Gdyby wszyscy chrześcijanie w Polsce mieli wiarę, to tego podziału w narodzie i tej nienawiści wzajemnej do siebie by nie było. Ludzie, którzy mają wiarę, nigdy zła nie popierają, które popełniają bliźni i reagują na nie, ale bliźnich nie potępiają, ani nim nie gardzą. A jak zachowują się niektórzy pobożni katolicy,
gdy spotkają kogoś, kto jest inny niż oni. Sprzeczki, wzajemne przekonywanie, a kończy się to wszystko zagniewaniem. Dziś są tacy chrześcijanie w Polsce, którzy nawet oskarżają papieża, nie mówiąc o oskarżeniach skierowanych na biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego. Dlatego święty Andrzej, nas tu zgromadzonych, upomina i poucza, dlaczego tak się dzieje. Zdaje się skierować do nas słowa z listu świętego Jakuba. Skąd są kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych rządz, które walczą w członkach waszych. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, ale nie utrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych rządz. Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie, uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Bracia, nie oczarniajcie jeden drugiego. Koniec z listu świętego Jakuba. Przywołuję te słowa, bo jeśli chcemy, aby Bóg nas wysłuchał, to wpierw powinniśmy w pokorze wyrzucić z serca wszelkie urazy i zło. Od 21 do 20 września poprzez nowennę przygotowywaliśmy się do tego dzisiejszego spotkania. Codziennie zanosiliśmy tę modlitwę. Pozwólcie, bo może nie wszyscy ją odmawiali, że ją przytoczę. Codziennie modliliśmy się tymi słowami. Boże nasz Ojcze, przez wieki otaczasz opieką naszą ojczyzną i obdarzasz ją wyjątkowymi łaskami. Dzięki nim Szwedzi nie zdobyli klasztoru jasnogórskiego, a bolszewicy Warszawy. Pamięć o tym mobilizuje ludzi wierzących w Polsce do modlitwy za ojczyznę, gdy dzieją się w niej sprawy ważne. A takimi będą wybory do parlamentu. Od wybranych ludzi zależeć będzie przyszłość Polski, czy będzie w niej szacunek do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, troska o rodziny wielodzietne, osoby starsze i chore, ludzi potrzebujących pomocy. Od parlamentarzystów zależeć będą socjalne sprawy, gospodarcze i prawo, które będzie obowiązywało w Polsce. Świadomi tego zwracamy się, Boże, do Ciebie, byś dał narodowi mądrość zdolną wybrać ludzi, którzy pragną Polski suwerennej, chrześcijańskiej, sprawiedliwej. Obdarz naród światłem rozeznania i wzbudź życzliwość wobec osób, które po wyborach uszanują ustanowione przez Ciebie prawo. Panie i Królowo Polski, los naszej ojczyzny jest Ci zawsze bliski, a opiekę Twą nad Polską docenia chrześcijański świat. Dlatego zwracamy się do Ciebie, Maryjo, Panie i Królowo Polski, wstaw się za naszym narodem do Pana. Święty Andrzeju Bobolo, główny patronie ojczyzny dany nam przez Boga, oręduj za narodem, aby wybrał ludzi, którzy będą wierzyć w Boga, kochać Maryję jako Panią i Królową, będą zatroskani o dobro wspólne i suwerenność ojczyzny. Amen. Wczoraj zakończyliśmy tą nowennę, a dziś jesteśmy na Bobolówce. W nadziei, że gdy dwaj albo trzej o coś prosić będziecie, to wam się stanie, bo ja jestem pośród was. A prosimy Boga o pomoc w wyborach parlamentarnych. Modlitwa nasza wyrasta z wiary i przekonania, że Bóg rządzi światem i On daje władzę. Powiedział to Jezus Piłatowi, który z dumą mówił: mam władzę cię uwolnić. A co Jezus mówi? Nie miałbyś tej władzy, gdyby ci nie była dana z góry. Te słowa Jezusa wyjaśniają sens i potrzebę tej modlitwy, którą zanosimy dzisiaj. Ale nie należy ją traktować jako dyktat, żądanie wobec Boga, by tej partii dał władzę albo tego czy innego człowieka uczynił parlamentarzystą. My nie o to się dzisiaj modlimy. My się modlimy, aby decyzję wyboru pozostawić Panu Bogu. Bo tylko Bóg ma władzę, wiedzę i wie wszystko, kto powinien zasłużyć na zaufanie i życzliwość. Modląc się, trzeba pamiętać, że Bóg dzieli się władzą z ludźmi, ale często nie czyni tego, czego ludzie chcą i oczekują.
Bóg pisze historię według swej woli. Czyż nie powiedział, wasze myśli nie są moimi, ani moje drogi waszymi? Naszej modlitwie ma towarzyszyć zaufanie i zawierzenie Panu Bogu. Ma być to, co o modlitwie powiedział święty Augustyn. Modlimy się nie po to, aby zmieniać plany Boże, ale by je poznać i wypełnić. Moi drodzy, do modlitwy zachęca nas sam Bóg. Módlcie się i nie ustawajcie. A dziś w Polsce trzeba się modlić, bo toczy się walka, wielka walka o to, jaka Polska ma być, w jakiej w niej będzie obowiązywać prawo, czy będzie to Polska chrześcijańska, czy laicka. W Polsce w ostatnim czasie dokonała się zmiana religijno-duchowa. Jesteśmy w tym stanie ducha, na który zwracał uwagę święty Jan Paweł II w adhortacji Europa in Ecclesia. Wielu współczesnych Europejczyków, cytuję Ojca Świętego, sądzi, że wie, co to jest chrześcijaństwo, ale w rzeczywistości go nie zna. Często podstawy i najbardziej zasadnicze pojęcia chrześcijańskie nie są już chrześcijanom znane. Wielu chrześcijan żyje tak, jakby Chrystus nie istniał. Powtarza się gesty i znaki związane z wiarą, ale nie odpowiada im rzeczywista akceptacja treści wiary i przylgnięcia do osoby Jezusa Chrystusa. Jakże bardzo ważne są te słowa. Wielu sądzi, że wie, co to jest chrześcijaństwo, ale w rzeczywistości go nie zna. Czyż nie ma to pokrycia w polskiej rzeczywistości? Przecież w życiu chrześcijanina Bóg powinien być na pierwszym miejscu, a jego postawa i aktywność ma zapewnić Bogu obecność w świecie. We wierze chrześcijańskiej nie może być tak, ja wierzę, ale. Bo przez to ale wydajemy świadectwo o tym, jaka jest nasza wiara. Dlatego jakże potrzebny jest ostatni dokument przed wyborami, który wydał zespół Konferencji Episkopatu Polski o tym, jak powinni się zachować chrześcijanie, i daje tam bardzo konkretne wskazówki na wybory. Pierwsza wskazówka. Trzeba wziąć udział w wyborach wszystkim. Druga. Należy głosować na ludzi, którzy odpowiadają się za wartościami chrześcijańskimi opartymi na Ewangelii i nauce Kościoła. I trzecia. Uznać demokratyczne wybory i szanować wybraną władzę. Te wskazania zespołu są potrzebne, bo od naszych głosów zależeć będzie, kto w niedługim czasie będzie rządził Polską. Ale by wiedzieć, na kogo głosować, dzisiaj się o to modlimy. Bo nie zawsze to, co zauważamy, jest zgodne z wolą Bożą. Stąd trzeba nam mądrości, dobrego rozeznania i łaski życzliwości do ludzi, z którymi Bóg pragnie podzielić się władzą w tych wyborach. Oczywiście, że jako chrześcijanie pragniemy takiej władzy, która będzie ustanawiać prawo, która będzie miała na uwadze prawo Boże. Pragniemy, aby to byli ludzie uczciwi i sprawiedliwi, ludzie mający wiarę i miłość do Boga. Ale czy te nasze pragnienia i oczekiwania akceptuje Bóg? Czy On widzi tak, jak my widzimy? Pamiętajcie, że myśmy jako chrześcijanie już nieraz głosowaliśmy na ludzi, którzy w naszym przekonaniu zasługiwali na poparciu. A co z nimi się stało? Kim oni są dzisiaj? Mieliśmy partie, które obiecywały, że zrobią porządek w Polsce. Zrobili? Dlatego niech w tych wyborach wypełni się wola Boża, a nie nasze oczekiwania. Czym jest to nasze dzisiejsze modlitewne spotkanie? Jest wielką modlitwą. I bardzo proszę, aby uszanować to święte miejsce podczas dzisiejszej modlitwy. To nie jest wiec polityczny tej czy innej partii. Tu nie można promować tej czy innej partii albo tego czy innego kandydata do parlamentu. Dlatego proszę nie rozwieszać żadnych banerów, nie rozwieszać żadnych ulotek. Jeśli ktoś z takim zamiarem tu przybył, aby się promować, to niech raczej stąd wyjedzie. Dzisiaj są przedstawiciele różnych partii,
Bo wszyscy mają prawo modlić się za ojczyznę. I proszę to uszanować. Jeśli któraś partia ma pragnienie przybyć do świętego Andrzeja, to niech to uczyni w innym terminie. Dziś jest to nasza modlitwa za ojczyznę, aby była katolicka i suwerenna. I proszę to bardzo uszanować. Bo to miejsce jest święte. Andrzej Bobola nie po to nas tu dzisiaj zaprosił, żebyśmy promowali siebie, czy tam kogoś, czy jakąś partię. Ale byśmy, była troska nasza wielka o przyszłość Polski. Dlaczego się więc modlimy? Bo wiemy z naszej narodowej historii, że Bóg zawsze udzielał narodowi pomocy, gdy ten jej potrzebował lub gdy o nią prosił. Pozwólcie, że przytoczę dowody na to. W okresie zaborów pojawił się Andrzej Bobola. Nie był wtedy ani beatyfikowany, ani kanonizowany. Pojawił się jako jezuita w Wilnie i powiedział do księdza Lojrzego Korzeniewskiego: powiedz Polakom, że gdy skończy się wielka wojna, Polska będzie znowu na mapach świata. Patrzcie. Bóg pozwala Boboli przyjść i wbudzić w Polakach nadzieję. Nie bójcie się. Nie ma was, ale będziecie. I to dlatego zachowaliśmy język, kulturę, tradycję, obyczaje. Przed II wojną światową dał Bóg kardynała Augusta Klonta, który powiedział: zwracam słowa, bo nie wiem, czy to nie jest dzisiaj ten czas. Polska to naród wybrany przez Boga do wielkiego posłannictwa. Dlatego oczyści go Bóg przez cierpienie. Przyjdzie dla Polski dzień, w którym przyjaciele odstąpią od niej i zostanie sama, aby się wypełniła wola Boża, a wtedy miłosierdzie okryje ją całą. Polska przejdzie jeszcze swoje ostateczne oczyszczenie, ale potem wiara i miłość zatriumfują w pełni. Jeszcze jakiś czas potrzebny jest do pokuty, a potem Chrystus zmieni całkowicie oblicze tej ziemi. Niech nikt nie upada na duchu, gdy szatan będzie brał górę, bo zostanie pokonany mocą Bożą. Polska będzie pierwszą, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zupełnej zagłady, a Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Nastąpi wielki triumf serca Matki Bożej, po którym dopiero zatriumfuje Zbawiciel nad światem przez Polskę. Polska urośnie do znaczenia potęgi moralnej i będzie natchnieniem przyszłości Europy, jeśli nie ulegnie bezbożnictwu, a w rozrywce duchów pozostanie niezaswiana po stronie Boga. Na rozstaju dziejowym Polska nie powinna się przeto zawahać, nie powinna zbaczać ze swej drogi, ale i za swym powołaniem. Zauważcie, jak ważne są to słowa, ale jest pewien warunek, aby tak się stało. Polska urośnie do znaczenia potęgi moralnej i będzie natchnieniem przyszłości Europy, jeśli nie ulegnie bezbożnictwu. W rozgrywce duchów pozostanie niezachwianie po stronie Boga. Na rozstaju dziejowym Polska nie powinna się przeto zawahać, nie powinna zbaczać ze swej drogi, lecz iść za swym powołaniem. Gdy zaczął się czas komunistyczny, zniewolenia Polski, Bóg dał narodowi kardynała Stefana Wyszyńskiego, który kilka dni przed swoim aresztowaniem we wrześniu 1953 roku powiedział: kocham ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. A potem, jakby było tego za mało, przez lata umacniał nas papież, święty papież, Polak, Jan Paweł II. Przypomnę jego słowa, gdy wyjeżdżał z Polski. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali samych tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek już znajdowało. Abyście od niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której on wyzwala człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
przywołuje tych wybitnych przewodników duchowych danych nam przez Boga i ich naukę, abyście zobaczyli, że dzięki nim w Polsce ocaliliśmy wiarę. Pewnie bez tej Bożej pomocy trudno by nam było wytrwać w wierze i w jedności z Kościołem. Na dziś też prosimy Boga o tą pomoc skuteczną i pewną. I tę pomoc może nam Bóg zapewnić, ale może to być nie tak, jak my sobie wyobrażamy i po cośmy tutaj dzisiaj przybyli. My się modlimy, bo pragniemy ocalić wiarę w narodzie. Zdajemy sobie sprawę, w jakich okolicznościach o tę wiarę jesteśmy zatroskani. Wiemy przecież o zgorszeniach, złych przykładach, jakie miały ostatnio miejsce w Polsce. To naprawdę zniechęca, a nie nawet wzbudza słuszny Boży gniew. Jednak my tutaj pragniemy, pomimo zła, które ma miejsce na polskiej ziemi, prosić Boga, aby Polska nadal była katolicka. A tak będzie tylko wtedy, gdy Bóg poprzez nas obdarzy mandatem posła czy senatora ludzi, którzy będą mieli wiarę i będą wiedzieć, co to znaczy być chrześcijaninem. A słyszymy z przekazów medialnych, że niektórzy kandydaci do parlamentu zapewniają wyborców o swej wierze, a jednocześnie mówią, że gdy dojdą do władzy, to wprowadzą prawa niezgodne z dekalogiem i Ewangelią. Więc ta modlitwa jest po to, aby Bóg pomógł narodowi wybrać właściwych ludzi. Ale dlaczego o to prosimy świętego Andrzeja Bobola? Dlaczego tu na Bobolówce? Bo on sam tu w Strachocinie pouczył nas, że Bóg w chwili męczeńskiej śmierci uczynił go patronem Polski i zlecił mu opiekę nad narodem. I to, co dziś czynimy, podejmowaliśmy już w przyszłości wielokrotnie i zawsze modlitwy zanoszone w tym miejscu były skuteczne i owocne. Jednak zawsze podkreślam, że święty Andrzej Bobola swymi modlitwami nie wspiera partii politycznych, ale ludzi, którzy mając władzę zapewnią Polskę katolicką tożsamość, a w narodzie szczególną troską otoczą ubogich. Polsce potrzebni są władcy, którzy pragną pomyślności ojczyzny wolnej, suwerennej, katolickiej i jako chrześcijanie mamy prawo o takich parlamentarzystów się modlić. Bo gdyby wybory wygrali ludzie wrogo nastawieni do tego, co katolickie i co polskie, to jaka nas czeka przyszłość? Dlatego dziś nie możemy stać bezczynnie, gdy ważą się losy ojczyzny, ale mamy usłyszeć to wołanie Jezusa, chodźcie i wy pracować do mojej winnicy. Pracować to znaczy samemu umieć oceniać obecną sytuację i nie pozwolić sobie narzucić argumentów przez środki masowego przekazu. Zabrać głos wtedy, gdy w naszym otoczeniu postępuje się nie tak, jak mówi Ewangelia. Podjąć konkretne działania na rzecz uaktywnienia ludzi ze swoich środowisk. Trzymać się tego, co duchowe i służy Kościołowi. Odcinać się od partii, które w ostatnich czasach dały o sobie złe świadectwo. Popierać ludzi z uczciwych partii, choć partii niedoskonałe. Wsłuchiwać się w głos Radia Maryja i Telewizji Trwam, w głos mediów katolickich, bo tam jest prawdziwa busola wyznaczająca nam postępowania. Obyśmy tą drogą potrafili iść. Prosimy świętego Andrzeja Bobole o pomoc. Mam nadzieję, że to, co dziś czynimy na Bobolówce, pomoże naszej ojczyźnie. Amen. Moi drodzy, już przedłużyłem troszkę, ale później zacząłem. Bardzo serdecznie teraz proszę przygotowywać się do procesji. Proszę wojowników Maryi, dwóch z Przeworska i dwóch z Londynu, podejdźcie tutaj do relikwii. Jeśli są wojownicy z krzyżem z Krosna, prosimy, aby tutaj przeszli przed kaplicę jako pierwsi. Pójdziecie w czasie tej procesji. Teraz odśpiewamy trzy razy święty Andrzeju, patronie nasz. Później odmówimy litanie do świętego Andrzeja Boboli, to akurat się dojdzie do pierwszej stacji i tam rozpocznie się nasza wielka modlitwa.
który będzie przewodniczył, jak mówiłem, który rozważania na wypowie, ksiądz Dominik Chmielewski. Dlatego prosimy bardzo, ustawiajcie się już do procesji. Prosimy tu zrobić przez środek. Można już wychodzić z kaplicy. Święty Andrzej. Może teraz jeszcze dwa słowa. Kapłanie, bardzo was proszę, wsiądźcie teraz do konfesjonału, bo ludzie pójdą w drodze krzyżowej, bo tu łączymy zawsze naszą modlitwę z czystymi sercami.